Siemanko, dziar z tej strony. Poniewieram się po jeziorku. Jestem po nockach. Postanowiłem sobie na godzinkę, dwie wejść na to jeziorko obok mnie. Moniaków mam do tej pory tyle, więc mógłbym to śmialutko nagrywać. Euro 30, dwie niemieckie marki z 1990. O tym ciężarek, srebrny pierścionek. No nie no, to jeziorko mi zawsze daje. To jak wyszło, to już myślałem, że jakiś kolejny pierścionek, bo oczywiście to jest część od solniczki. Było odwrócone tak, ten jakby te dziurki były przysłonięte i tylko ten rancik wystawał. Jest godzina 8:30, czyli jestem tu 2 godziny dokładnie. Robiłem tą plażę. Jest tu jeszcze sporo sygnałów. Jeszcze będę tu wracał. Tam w oddali jest jeszcze jedna, ale ona jest bardzo zasypiona. Tam kolejna. Jeszcze tu jest jedna. No ale to na pewno nie na dzisiaj. Dzisiaj jadę już do domu spać. I w bardzo głębokiej wodzie, że aż mi się do dupy nalało, bo przelało mi wodery, wyszło to. A to jest złotem o próbie 3-3-3, no jest tam w środku, raczej kamera tego nie uchwyci. Inicjały Beka, wkleję zdjęcie, żeby było dobrze widoczne. No bardzo, bardzo głębokiej wodzie. Tak jak ja jestem, mam wodery powiedzmy po ton, no to jest z 1,50 m bankowy. Było właśnie to i grzebałem, aż mi się nalało do tyłka i właśnie tym sztychem wyciągnąłem tą obrączkę. No piękny, to już jest trzecie złoto w tym roku moje. Przebarwia się tu, więc słaba próba robi swoją robotę. No ale jest, ja tam się cieszę z każdego znajdka. W sumie na 2 godziny mam 2 pierścionki i z nie wiem, euro 30. No to jest super wynik. Wchodzę tu znów jutro po robocie. Będę dalej drążył, no głębiej już nie mogę wejść, no bo wodery mnie nie puszczą, bym musiał jakąś piankę, a woda już nie jest zbyt ciepła. No, widzimy się jutro, nara. Chyba kupię sobie nowe wodery, bo te już takie są kijowe. Zimno mi w nich. Wyglądam jak Obelix. Ja już wiem, co jest sitko. Proszę bardzo. Miedziany. Jeszcze chyba go kopnąłem tutaj. No to pięknie. W tym samym miejscu mi wczoraj wyszło złoto. Ten też bił tak na 40. Więc miałem chwilę takie zastanowienia. Pierwszy w sumie sygnał taki oprócz jakichś kapsli i zawleczek. Zaraz obok jedna niemiecka marka z roku, nie z tej strony, 71. O ile się nie mylę, to jest 10 groszy polskie. Znów w niemieckim jeziorze. A sygnał taki kiepski, że aż bym go prawie nie kopał. Jakąś folię aluminiową. 10 groszy. Na niemieckim jeziorku. Dobre. Blacha wędkarska. Tak se zaczepiona była. Z przyponem. Wielka chyba na szczupaka. Jeszcze takie nie widziałem. Chociaż sam wędkuję. Fajna. I mam w sicie kolejny pierścionek. Jakaś miedziucha znowu. To jest w ciągu 2 dni 4. pierścionek. No dzisiaj wychodzi miedź. A w sumie odkąd tutaj chodzę po tym jeziorku, to jest chyba z 10 albo nawet więcej tych pierścionków tu wyszło. Srebro, jedno złoto, kilka miedzi. No i rzućmy okiem na to, co się udało zebrać w ciągu
niecałych 2 godzin. Śmieci jest znacząco więcej dzisiaj. Część odoksów, kapsle, coś chyba, jakiś taki klips z gaci czy coś. Jedna marka, 2 pierścionki miedziane, 10 groszy. Polski akcent, super. 10 groszy. Blacha na szczupaka wielka z przyponem. I jakiś ciężarek do karpiarstwa z takim ołowiem na końcu, żeby mógł cały zestaw leżeć na dnie, a stąd wychodzi przypon i haczyk. To już jest drugi dzień dzisiaj moich przygód na tej plaży. Wczoraj było złoto, dzisiaj nie ma. Została mi jeszcze tamta plaża. Zostawiam sobie ją na jutro, bo wiem, że tam będzie ogrom kapsli, a tam siedzi najwięcej ludzi w sezonie letnim. Oprócz tego to już się żegnam. Przyszły do mnie wczoraj wieczorkiem takie w kolorze khaki, 5 mm neopren z kieszenią do ogrzewania rąk. Przyda się nad jezioro i na ryby. Zakładam i idę testować. Jestem na tej największej, powiedzmy najbardziej obleganej plaży w okolicy. Już mam pełną kieszeń śmieci i chyba jednego czy dwa fanty. Przeszedłem tylko może jedną długość. O, tu jest jeden fancik. Tak to jakieś ogrzewacze, zrywki, kapsle, polmosy. Oczywista sprawa. Miejsce podobno najbardziej oblegane przez plażowiczów latem. Dosyć fajnie się prezentuje. Śmieci wywalone. Jestem w Nowych Woderach, jest super ciepło. Mam 10-gramowy odważnik ołowiany, 10 centów. Jakiś taki ulepek o aluminium. Zostawiam to, zabieram rękawiczki i wchodzę na głębszą wodę. Ja już widzę, co tam w sicie jest i powiem szczerze, że nie chciałem kopać tego sygnału. Ja pierdolę, jaki kawał srebra. 90, tylko że taki no ładny, wiadomo. Zdobienie. Jakaś tam próba w środku. Jaka taka podkładka. Nie no, idę dalej. Jestem po pas, ledwo co zacząłem tutaj. Woderki idealne, wyporność mają. Nie wiedziałem, że to tak działa. No pianka. No. Taki ziomal na cewce. Cyk do wody. Mam tutaj pieniążek, ale z sygnałami to jest takie po prostu rzeźnia, że nie da się tutaj. Robię co mogę. No, już parę rzeczy mi wyszło. Miałem przed chwilą kawałek aluminium, taką kuleczkę, wyglądało to jak perełka, tylko że aluminiowa. I taki sygnał jak na srebro, a tymczasem 20 centów. Nie wierzę, co to w tym sitku mi się tu znalazło. Nie, myślałem, że to jest moneta jakaś taka wielka.
A to jest jakiś szpruchen. Coś jakiś. Das komplette Programm für Rationale Gruppenprodukte. No nie wiem, myślę, że to moneta to jakiś żeton. Coś tam widziałem w sicie, więc nagrywam. O, jest! Srebro. Jest sreberko. Jakaś puńca. Jest też. 925. Jest tam. 925. No ładna i nie leży tak długo. Jeden eurasek. Następny pieniądz. Ło, jaką mam wyporność. Jeszcze jakieś sygnały. Gdzie ty jesteś? Nie chcę wyjść. 150 centów. Jeszcze tam jest jakiś sygnał. No, Euraska to jest zawsze piękny sygnał. Sito się już mi kończy. Też ciężko się nim kopię, bo non-stop muszę je odginać. I wyłazi 1 euro z głębokiej wody. No i tak to jest. Ale już mam zamówione drugie. Chyba tego ręcznie nie wygnę. Nie będę się wygłupiał, że jestem w ogóle silny. Chociaż idzie. I non stop muszę je tak odginać. Jest jeszcze coś. Taki pieroński. Pieroński krzyż potężny. O, możliwe, że jakieś złoto. Gdzie by tu puńca mogła być? Ło pieronie, na 18. To może nierdzewka albo złoto, ale z krzyża to chyba z nierdzewki nie robią, co? A może zrobili? Kto to wie? Cholercia, nie widzę żadnego bicia tutaj, niestety. No ale nówka. Jest, 585, złotko. Nie bywa, nie by. Niebywałe. Tu u dołu jest. Próba 585. Znów mi wpada złoto. To jest drugie złoto na tym jeziorku. Mistrzostwo świata. Jestem tu może 7 godzin i je normalnie czeszę ze wszystkiego, co tu leży. Jest kolejne złotko. Udało się. Białe złoto. Próba 585. Była już scenka. Teraz pokażę, co bym w ogóle znalazł. Mega. Złomu, kapsli 2, 4, 6, 8, 10, 12, szkło, góra od puszki, zawleczki, no wszystko. Monet też jest trochę, są też fenole. I tutaj jest chyba dwa feningi, to będzie się nad czym znęcać dremelem. O, tu jeszcze kapsel. Potem są dwa srebrne pierścienie, ten to jest normalnie podkładka. To jest podkładka jakaś wielka albo śruba, no ja bym to tak nazwał. Piękne zdobienie. Też pójdzie dremel w ruch. Dwa klucze, co śmieszne. To też wyszło. Jakby zatycz... łączenie ich, ten taki. Ten taki, no. O właśnie, coś takiego. To jest kosmos, to jest aluminiowa jakaś perełka. No i po prostu drugie złotko z tego jeziora. Krzyż z próbą 585. Taki bysior. Zwieńczenie. Wisienka na torcie, bo jak powiedzmy kończę to jezioro, to nie wiem, to jest do identyfikacji. Myślałem, bo na początku, że taka wielka moneta, ale to jest jakieś coś innego. No krzyż najważniejszy. Ważne są również wodery. Po prostu mega kosmos. Mega to było te zakup tych woderów. Co z tego, że stówkę jestem biedniejszy. Ale ja w ogóle nie odczułem zimna w tym jeziorze. Pomimo tego, że woda ma może z 8, a może z 10 stopni. Dobra, nie przeciągam. Dzięki za oglądanie. Nara.